Idę zrobić coś, czego nie robiłem całą zimę. Dzisiaj mamy tak piękną pogodę, że stwierdziłem, że nie może tak być, że będę siedział w domu. Moje pierwsze bieganie po zimie wypluje płuca za chwilę. Dlaczego księża są grubi? Pierwsza możliwość, oczywista, to z przyczyn zdrowotnych. No nie da się po prostu być chudym, mając niektóre schorzenia. Druga opcja jest trochę gorsza. Praca księdza należy do tych siedzących. Prawie zero ruchu. Albo siedzisz przy biurku, albo stoisz przy ołtarzu, albo siedzisz w konwencjonale. Szczęść Boże, właśnie minąłem jednego z ojców na spacerze. Księża mogą uprawiać sport? Nawet muszą. No a co robimy? No to są różne rzeczy. Ja staram się biegać, jeżdżę na rolkach. Chłopacy mają też inne fajne pomysły, jak gra w hokeja, piłkę nożną. Po prostu trzeba coś robić, żeby nie dążyć do kształtów doskonałych, czyli kuli. Siedzą i się napychają po prostu. Tam niestety wielu, którzy jedzą naprawdę malutko, a i tak to motyli. I ja się dziwię sam, jak to jest możliwe. Jedzą jak kotek, a i tak są ogromni. W zakonie jest tak, że no widać, kto ile ładuje na talerz i się tego nie ukryje. Autentycznie im współczuję. Jak biegacie, to nie przestawajcie, bo powrót jest ciężki.